RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj nagramy sobie rankedy losowymi autami. Stwierdziłem, że dawno nie było tego na kanale, a w sumie kiedyś to była fajna seria? Co się stało i dlaczego Adi wbił z takim randomowym autem? No możliwe, że trafimy też z takiego to Battle Bassa. Siemano, klano. Sparty Adiego dziś wypraszano. Jakie głupie to było. No i dobra, zagramy sobie rankedy jedynki. Ja już tutaj losuję samochód. O. Dobra, mamy... prawdopodobnie Nomada, zaraz się to przemieni. Tak, dokładnie, zawsze to jest takie zlogowane z jakiegoś powodu. No i jeździmy takim oto bydlakiem. W sumie z tego co pamiętam, to całkiem grywalny był ten Nomad. Oj, muszę ten, zmienić ten, pakę smada wyłączyć. O, tak wygląda jeszcze piękniej. Zaczynamy? Ogólnie jedna rzecz się zmieniła od ostatnich odcinków. Zmieniłem ustawienia... wizualne gry? O, dobra, to obronię. Ale podwyższyłem po prostu jedno ustawienie na maksymalną grafikę, żeby taka trawa ładniejsza była. I dajcie znać, czy w ogóle widać różnicę. Czy jest lepiej, gorzej? Jak uważacie, bo w sumie nie wiem. Ale widzę, że trochę podczas nagrywania FPS-y dropią przy takich ustawieniach. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko git. Jeśli już cofam na pełnej. Tutaj ziemniako mobilem obronimy i prawdopodobnie skonturujemy. Dokładnie, 1-0 dla nas, fajna bramka. To znaczy nie wiem co było w niej fajne, ale w sumie każda bramka jest fajna. Chyba, że samobójcza. Dobra, fake kick-off tym oto Briankiem. Nie wiem czemu nazwałem to oto Briankiem. Okej. I pinch! Ale potężny! Ajajaj, niestety. Randy. Oj, dobra, ładnie bardzo uderzył. W ogóle nie wiem, czy zagramy dwa czy trzy spotkania w tym odcinku. Myślę, że można zagrać w sumie trzy. Nie pamiętam, ile kiedyś nagrywaliśmy w tej serii. Oj, właśnie, może zacznę robić te wave-dashowe wznowienia, kick-offy, bo jak widzicie, działają. Znaczy, widzicie po tym, że przeciwnik mi strzelił go, jak to zrobił. Spróbujmy. Dobra, piłkę do defa. Tutaj nie wiem co, ale się cofniemy szybko. O, nam raz blokowany. I może... nie, nie kopniemy tak do bramy. Bang. I bang, dobra, 2-2, gości się nie spodziewał. I wciągamy go naszym wybuchem. O, przez przypadek wygrałem kick-offa. Zrobiłem mi z klika i strzał. Niestety, o kurde, obronił jeszcze tak, że leci w naszą bramę. Ogólnie ostatnio kontroler mi robi trochę double clicka i chyba będę musiał zakupić nowego, albo się przerzucić na tą napada z PS5, którego mam jakiś rok temu zakupionego, jak wyszedł do testu. Nie wiem, nie wiem. Się zobaczy. No co do tego samochodu, to w sumie nie wiem. Poza tym, że wygląda jak totalny ziemniak, dosłownie, to jest całkiem grywalny. Nie wiem, jak już wyszedł ten sezon, to już mi się nawet podobał ten samochód. Taki multiplowóz, ziemniakowóz. Nawet taki grywalny. Z tego co pamiętam, hitbox Merca. Ale to chyba stracona bramka będzie. Albo poprzeczka i nie trafi? Stracona bramka dla niego jednak, po zastanowieniu. Okej, wznowienie wygrane i bang, ładujemy bramę. A i tak właściwie jestem przekonany, to znaczy chyba czytałem to, ktoś mi powiedział, bo nie czytałem patchnotesów, że ta mapka też wyszła do rankedu w tym sezonie. Właśnie nie kojarzę, ale chyba nigdy się na niej nie grało. A moim zdaniem jest też gigaładna, także tak naprawdę w tym sezonie są dwie nowe mapy na rankedach. I dwie w sumie fajne mapy, co warto zaznaczyć. Plus jakąś tam negatywną usunęli, prawie tak negatywną jak stracenie tej bramki. Chyba mapę Starbase, tą taką gwiezdną wywalili w tym sezonie. Także nie wiem, zmiany na plus. Generalnie sezon raczej na plus, na ten moment przynajmniej. Oj. Oj, dobra, tracimy bramkę, na 4-4 się zagadałem. Dobra, może zrobimy sobie fake kick-off, a to znaczy nawet nie fake, tylko po prostu niepojechanie. Tutaj strategiczny demo. Zbierzmy setę. Tutaj fake jakiś. Zbierzmy kolejną setę. On pojedzie do defa. A kopnę po prostu w bramkę. Niech się zestresuje typek. Dobra, weźmy tutaj na ściankę. I stracimy bramkę. Nie, dobra. Ała, jednak tak. Nie zaskoczyłem, bo myślałem, że mam więcej czasu. No nie, nie zdążyłem. Ajajaj, szkoda. Powolne wznowienie. O, dobra, niestety dostaliśmy kopa. Na szczęście nie demo, ale...
Dobra, za wysoko. No i nam boosta. Oj, nie tak to miało wyglądać. Tutaj flick. Zbierzmy sobie mu przyspieszenie. On teraz powinien mieć bardzo mało. I nie trafił w bramkę na szczęście. Ale może nam zabrać boosta kolejnego i to się źle skończy. Ale dla niego. Dobra, może nie dla niego. To może być niebezpieczne, zważywszy na to, że nie mam nawet boosta. Aj, dobra, tracimy bramę na 6-4, ładnie strzelił. O! I kolejny kick of goal, to jest najlepsze auto do wznowień, tak mi się wydaje. O, dostał demo. Proszę, opadaj piłko. Jest, 6-6 nadrobiliśmy w ostatniej chwili tak naprawdę. Jeszcze jest James Bond na liczniku. Mamy trochę czasu, można zrobić wolne wznowienie. Ja pierdziel, jestem bałwanem największym. Ale on jest, nie, on jest największym. Albo ja jestem, nie straćmy, proszę. Ja pierdziel, ale było blisko. Nie wiecie, jak emocje rosły z każdej chwili w moich żyłach. Oj. Dobra. On sobie to weźmie, my to kopniemy. Przyjmijmy. I bombka, nie udało się. Tutaj go spressingujmy trochę. Ja to przebiję, zbierzmy boosta. Straszę go, że kopnę, tak naprawdę nie kopnę. Oj, przyjęcie piłki, podbitka. On nam podaje. I flick. Oj, niestety. Nie, słupek mnie pogrążył. Nie, wywal się, no nie, no przegrywamy ziemniakiem. No i dobra, pora wylosować kolejny samochód, może ten nam przyniesie więcej szczęścia, a jest to Outlaw GXT. Na pewno fajne w tej serii jest to, że sobie przypominamy o istnieniu pewnych samochodów, ale no ten buścik jest konkretny. I chyba gramy na tego samego ziomka, jeżeli się nie mylę. Randy, sezon 4, no raczej gramy na tego samego. Okej, tutaj taka interwencja. Może to jeszcze jakoś wybijemy. O, 1-0, czy wejdzie, czy nie wejdzie? Dobra, weszło, 1-0, fajnie. W ogóle śmieszne jest to, że jak się losuje, w sensie śmieszne. Po prostu myślę, że mogłoby być to inaczej. Że jak się losuje losowe auto, to na przykład nie ma chyba takiej sytuacji, że nie ma żadnej antenki, tylko zawsze jest jakaś wybrana i tak dalej. Nie ma nigdy takiej sytuacji, że na przykład nie ma nic na dachu, nie ma żadnej antenki, a to by mogła dodać fajnego urozmaicenia. No i sprawić, że częściej by były jakieś takie sensowne auta. Albo na przykład jakby te samochody miały być losowane nie tak totalnie losowo, tylko na przykład jakieś kolory, co do siebie pasują, wgrane do systemu, to by było fajne. Albo na przykład zrobić ze społecznością jakieś powiązanie. Dobra, tracimy bramkę, ale powiązanie ze społecznością na takiej zasadzie, że co tydzień byłoby jakieś auto tygodnia zrobione i na przykład te samochody byłyby wgrywane do bazy samochodów, no i właśnie można by było spośród nich też losować. Jakby mogło być moim zdaniem ciekawe urozmaicenie. Wiadomo, że na jakichś różnych stronach od wymian i tak dalej są często takie rzeczy, ale jakby to było bezpośrednio w grze, to serio dałem się wyprzedzić do tego boosta. Nie spodziewałem się, że on będzie po niego jechał. Dobra. Tutaj jeszcze blok. Okej. I strzelamy. Dobra, jest. 3-1 udało się trafić. Jestem przekonany, że ten samochód ma hitbox Octane'a. Z tego co kojarzę, nigdy nie robiliśmy jego testu na kanale, ale... No nie wiem, ogólnie jest spoko. Dobra. Może taki strzał. Ale ogólnie jest w miarę spoko się gra tym autkiem. Jest takie... Nie wiem, ja mam wrażenie, że jest dużo lepszy niż większość tych nowych licencjonowanych samochodów. I nawet nie wygląda tak źle, w sensie pasuje do gierki. Może strzał tutaj pod poprzeczkę, 4-1. Nie no, spoko samochód. Może kiedyś zrobimy też testy tych takich starszych aut. Chociaż w sumie nie wiem. A nie, tak właściwie chciałem powiedzieć, że nie da się ich nabyć. Więc nie ma sensu zrobić takiego testu, ale właściwie to... Te kolorowe samochody zawsze można wymieniać z innymi graczami. Więc jak najbardziej każdy z was może sobie takiego sprawić. To w sumie ta seria nabiera kolejnego sensu. Okej, tutaj bronimy. Unik jakby nas chciał zdymować. Strzał w bramkę. I jest 5-1. Dobrze mi się tym gra. Okej. Nie wiem, czy zdążymy na ścianę. On tutaj próbuje nam zabrać boosta i piłkę. Ale mu się nie udało. My sobie podlećmy. Tutaj jakiś aerial. Jakiś fake reseta. Fake.
Jeszcze jeden fake. Dobra, pojadę sobie do boku. I stracę bramkę? Dobra, nie stracę na szczęście. Dobra, po prostu skoczmy szybciej od niego i myślę, że się podda teraz. I wyjdzie z meczu. Nie, no najgorsze odbicie na świecie. Nad niego. Oj, dobra, zostaliśmy fliknięci potężnie i tracimy jednak my bramkę, no najgorzej. Okej, spróbujmy zrobić tego wave dash. O, nie, no on się wywala na wznowieniu i nie mogę zrobić tego, co chcę. Najgorzej na świecie. Okej, ja tutaj podskoczę jakoś, zabierzemy boosta. On jest tam. Myślę, że... Można zrobić... O kurde, ale potężny flikans. Oj, dobra. Weźmy tą piłkę do defensywy. Ja sobie ją lekko przyjmę. Chyba pusta bramka. Nie wiem, czy zdążymy. Zdążymy, 6 do 2. Nie wiem, jak to na filmach będzie, bo na filmach czasami przez tą kompresję... Przez kompresję różne rzeczy wyglądają dużo gorzej niż w gierce. Ale bardzo mi się podoba ta trawa na tych ustawieniach. Jedyne co, no szkoda, że tak wydajność spada w gierce, ale ta trawa jest dużo ładniejsza moim zdaniem. Nie wiem, czy na filmie w ogóle ją tak dobrze widać, ale mam nadzieję, że widać ją dobrze. Chociaż nie wiem, czy nie wrócę szybko potem z powrotem do moich ulubionych ustawień na giganiskiej jakości. Okej, mamy demo. Strzelmy sobie jakiegoś ceiling shot musty flick. Jest, ceiling shot, nie no, słupek flick. Jeszcze to przegramy zaraz przez karę. On chyba tego nie strzeli raczej. Tu zróbmy unik. Bombka w jego bramkę, żeby było groźnie. On to próbuje jeszcze przepchnąć. Ja sobie tutaj poczekam. Przyjęcie piłki strategiczne. Dobra, już raczej to jest koniec meczu. Jak się teraz nie podda, to bym się zdziwił, ale się poddał. Także idziemy wybrać kolejny samochód. No i co nam wylosuje na zakończenie? Nie no, nie może być drugi raz to samo. Jest chyba zasada niepisana odcinka, że nie może być dwa razy taki sam samochód, dlatego losujemy jeszcze raz i trafiamy Forda, który nie jestem przekonany, czy to na pewno był on. A nie, dobra, ten samochód był najgorszym autem, jakiego używałem w grze. To znaczy jednym z najgorszych, a ten był chyba... W sumie nie pamiętam, ale zobaczymy, zagramy sobie nim, wygląda całkiem ładnie. No tak jak mówiłem na teście tego auta, to przynajmniej jest ładne. No i dobra, ostatnie spotkanie, tym razem inny przeciwnik. Chyba ten samochód ma hitbox Merca, aczkolwiek nie jestem pewien, może mieć też hitbox Octane'a jakimś cudem. Pamiętam, że możliwe, że na niego narzekałem, a na pewno go jakoś za bardzo nie chwaliłem. Ale zobaczymy, jak tam nim pójdzie. Zobaczymy, jak się nie zagra. Strasznie dziwny ślad z potopa nam wylosowało. Okej. Pęk, podbitka. Cyk, cyk, cyk. Flick. O kurde, jaki wysoki flick, to nie był Octane'owy. To nie był flick octane'owy za nic, przecież to do sufitu poleciało. Ja pierdzielę, ale wystrzał normalnie. Dobra, wznowienie wygrane. Znaczy tak, względnie. To ma chyba hitbox, nie wiem czego. Strasznie jest zakłamane, ale dobrze mi się tym jakiegoś powodu flikuje. Ale ta piłka była w moim dachu ogólnie. Co jest? No nie mogę. To jest chyba hitbox octane'a jednak, nie mam pojęcia. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, ale na pewno jest giga zakłamany. Okej, on to fliknie, albo zrobi air dribble bumpa, którego my obronimy jak giga czady. I znowu mamy piłkę na dachu tak blisko, ale to jest dziwne uczucie. Ja nie pamiętam z testu tego samochodu, żeby tak było. Czy ten kapelusik robi takie wrażenie, czy o co chodzi? Dobra. Jostek tutaj próbuje jakiegoś pincha rozegrać. My sobie tutaj poczekamy. Sfikujmy go jeszcze. Sfikujmy go jeszcze. To jest coś takiego. I tutaj polećmy na wylew. I stracenie bramki zaraz po tym. Czy jednak zdążę? O, dobra, nie obroniłem. Dobra, mamy wznowienie. Cyk. Niestety słabe znowu. To znaczy słabe. No nie jest tragiczne. Ale nie możemy powiedzieć, że je wygraliśmy, bo on ma piłkę i boosta. Okej. Mamy tutaj setkę i jest teraz już idealna sytuacja. To można kopnąć po prostu nad niego. I teraz dobijamy 3 do 1. Okej, na tego typu jeszcze nie robiłem fake kofa, dlatego zrobimy w tej chwili. Zadział elegancko.
Ponieśmy sobie na area dla jakiegoś strzał dla widza, no. Po prostu strzał dla widza tym samochodem. O kurde, zbyt potężny Mustang. No nie wiem. To chyba nie. To jest chyba hitbox Octane'a, tak zgaduję. W sensie. Za dobrze mi się robi niektóre zagrania, takie jak fliki, jak na Merca. Coś mi nie pasuje. W sensie, nie wiem co czuć. Mam wrażenie, że to może być jednak hitbox Octane'a. Okej. I tutaj kozacka akcja. Zbierzmy mu boosta, to będzie to fajne. Dobra. On chyba poleci sobie w powietrze, dokładnie. Nie ma tutaj za bardzo co zrobić. O kurde, ale dostałem zalogowanego bumpa. Tutaj flick. Tutaj strzał. Za wysoko. Jako dobry sobie na kontrę przyjął. Na szczęście dostaliśmy lacy bumpa. Dobra, zrobię sobie arabski dribbling. I teraz strzał. Dobra. To nie miało nad nami przelecieć według zgodnie z planem. Ale kto tam robi rzeczy z planem? Polećmy na sufit. Tutaj przepchanie piłki. Może wpadnie. Fake. Tutaj jakieś takie dziwne coś. Poczekajmy na ziemi. Przebijamy go i 4 do 1. Czy wyjdzie, czy nie? Dobra, nie wychodzi raczej. Ale w ogóle to takie kolejne nawiązanie do Jamesa Bonda. Gość się ma w niku 007. Akurat w pierwszym meczu powiedziałem o Jamesie Bondzie, jak był 007 do końca. To chyba nie przypadek. Dobra, postarajmy się nie dostać w plecy mocno. Okej. Bang. Tutaj fake. Jakiś flick, ale dobry. Ale satysfakcjonu. Nie. Nie mówcie mi. Ja pierdzielę. Ale to było tragiczne jednak, po zastanowieniu. Chciałem powiedzieć, że taki fajny flick w ogóle. Po czym nie mogłem go dobić. Najgorzej na świecie. Ale, no nie. Nie umiem sterować. To chyba nie jest kwestia nawet auta, tylko po prostu nie umiem sterować. To jest tragedia. O! No nie, i piłka przeze mnie przeleciała, ja nie ściemniam. Powinno być 5-2. Jeżeli przegram to spotkanie, to nie wiem co zrobię. Dwie pompki za karę. Trzeba się karać za złe rzeczy. Dobra, flick. Nie udało się. Tutaj do boku. Znowu nas piłka przeleciała. Jakkolwiek to brzmi i wygląda. O! Nie tak miał wyglądać ten strzał. Ale dostał demo gostek i prawdopodobnie 5-3. Jest duża szansa, że wygramy to spotkanie. Okej, okay, mamy wznowienie. On chyba nie jedzie. Dobra, kopnijmy jakoś to tak. Idealnie, dobra, zobaczyliśmy, że gostek nie jedzie do wznowienia i wyszedł, także wygrywamy. Więc jedynym autem, które na mnie przyniosło szczęścia w dzisiejszym filmie, był ziemniak. No i co, ja sobie już może wrócę tutaj do mojego normalnego samochodu. Jak dobrze cię z powrotem widzieć, mój Yeti Octane. Chociaż w sumie nie tak źle się grało tymi samochodami, nawet jestem pozytywnie zaskoczony. Tak czy inaczej, to by było już na tyle w tym filmie, dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji oraz o lajku. Bez przedłużania, elo elo.